Cześć, dziś zajmiemy się zwolnieniem miejsca na dysku, które zostało zajęte podczas aktualizacji pakietu Adobe. Pliki łatek, kopie zapasowe, które spróbujemy usunąć. Od razu zastrzegam, że robimy to na własną odpowiedzialność. Pliki znajdują się w folderze Program Files Adobe i Adobe Patch Files. Tutaj znajdziemy listę plików. U mnie zajmują 470 MB. To zabawne, bo wydawało mi się przed chwilą trochę mniej. Tak czy owak, pliki te mogą urosnąć nawet do kilku gigabajtów, dwóch, trzech. Z takimi opiniami spotkałem się w internecie. Od razu zastrzegam, że według stanowiska firmy Adobe nie należy usuwać tych plików, gdyż mogą pojawiać się błędy podczas późniejszych aktualizacji i instalacji łatek i dodatków. Nie jest to jednak potwierdzone na szeregu różnych użytkowników. Tutaj instrukcja na stronie i opis oraz komentarze pod nią sugerują, że ludzie, no tutaj jak widzicie, zwolnili 2,8 GB, 1,11, 2,9 i tak dalej. No i są opinie, że raczej nie doprowadzało to do żadnych problemów w przyszłości. Tak więc usunięcie tych plików Shift Delete, tak, potwierdzamy. Ryzykujemy na własną odpowiedzialność, ale prawdopodobnie nie będzie z tym później żadnych problemów. W wypadku dysków SSD o małej pojemności, no jest to dosyć znacząca poprawa ilości miejsca na dysku, jeśli ten folder faktycznie zajmuje kilka gigabajtów. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.